Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pomyślałam, że nagram dla Was haul, ale to nie będzie taki typowy haul, dlatego że mam kilka rzeczy i nie było sensu w zasadzie nagrywać właśnie takiego typowego haula, więc pomyślałam, że pokażę Wam od razu, jak to się wszystko spisuje na twarzy. Mam tutaj kilka kosmetyków, które ostatnio kupiłam i pomyślałam, że od razu może to razem przetestujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może Wam opowiem najpierw, co ja tutaj mam. Mam tutaj puder z Inglota. Ponieważ mój puder pod oczy z Bobbi Brown, z tego opakowania właśnie podwójnego z korektorem się kończy, to pomyślałam, że wypróbuję ten z Inglota, którym jest tak dużo na YouTubie w ostatnim czasie. I to jest ten puder rozświetlający. Ja go przynajmniej kupiłam z takim zamysłem, żeby rozświetlał mi okolice pod oczami. Także zobaczymy zaraz, jak on się sprawdzi. On jest w kolorze 503. Mam tutaj jeszcze produkt, na który bardzo długo się czaiłam. Koleżanka moja chciała, żebym poleciła jakiś róż i poleciłam jej korealistę. I za każdym razem, kiedy ona się nim malowała, tak mi się podobało, że nie mogłam uwierzyć, że ten róż jest aż tak piękny. Więc również na niego w końcu zdecydowałam. Miałam jeszcze jakieś bony do Sephory. I po kilku miesiącach stwierdziłam, że no dobra, to będzie ten produkt. Jest przepiękny. Także sprawdzimy, jak się będzie zachowywał w ogóle na buzi, jak on będzie wyglądał. Bo dzisiaj też nie będę używała żadnego bronzera, także zobaczymy. Tusz, który będę testować, to jest tusz Colossal z Maybelline. 100% Black i to jest chyba taka wersja standardowa, podstawowa, która chyba była pierwszą wersją w ogóle tego tuszu. Ja nigdy jej nie miałam, także zobaczę, czy będzie równie dobra, tak jak ta moja ulubiona Satin Black. Mam tutaj też produkt, który kupiłam całkiem niedawno, chyba kilka dni temu. To jest Essence i to jest cień do powiek w kolorze, który bardzo mi przypominał w sklepie kolor cienia z Maca Era. I pomyślałam, że zobaczymy, jak się będzie zachował, bo jest naprawdę bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I to jest jakaś wersja, jakaś seria teraz, nude, coś takiego, nie wiem. W każdym razie wszystkie te produkty, które tam były właśnie w takich pięknych odcieniach, w takich bladobeżowych, brązowych, takich właśnie nude'owych. Bardzo ładna seria, ale skusiłam się właśnie na ten cień. I dwa produkty do ust. To będzie pomadka z Kiko i pomadka z Bourjois Rouge Edition. Ja mam ją w kolorze 04 Rose Tweed. Także zobaczymy, jak się będą spisywać, jak to wszystko będzie wyglądało. I zacznę może od pudru, dlatego że nałożyłam już podkład i korektor pod oczy, a nie przypudrowałam w ogóle tej okolicy. Także mam nadzieję, że już mi się tam wszystko nie zebrało. Ale użyłam tego korektora z Maca Pro Longwear. Także on już na pewno zastygł. No ale zobaczymy, jak się będzie spisywał. I do tego będę używała tego pędzelka z Real Techniques. To jest pędzelek Setting Brush. Ja go używam pod oczy, właśnie do korektora. Wiecie co, to opakowanie mnie denerwuje już, chociaż nie używałam jeszcze wcześniej tego produktu, tylko sobie macałam palcem, ale to tak lata. Ja się boję, że to zaraz mi odpadnie, że to poleci w ogóle gdzieś jakieś takie dziwne, bo to jest na magnes. Nie podoba mi się. Te chyba wcześniejsze opakowania były fajniejsze. No ale nie, zobaczymy, czy coś będzie widać. Mam nadzieję, że Wy coś zobaczycie. I że ten puder może naprawdę fajnie rozświetla. No powiem szczerze, że przynajmniej w kamerze, jak patrzę, to widać, że tak światło jest ładnie odbite, ale nie wiem, czy to mi się tak wydaje. Z drugiej strony mam wrażenie, że takiego efektu nie ma, ale ja jeszcze trochę przypudrowuję powieki. No dobra, pyli się strasznie ten puder, ale no nie wiem, w kamerze myślę, że on całkiem ładnie wygląda i chyba rozświetla te okolice, chociaż jak i tak kamera pada trochę z dołu, to i tak widzę, że moje cienie są i tutaj mam taki worek pod oczami, ale puder jest chyba całkiem niezły, całkiem fajny, zobaczymy, jak się będzie spisywał cały dzień, ale przez to, że ten kolor właśnie jest taki bardzo jasny, to on na pewno nie będzie przyciemniał korektora, który używamy, a czasami właśnie używam jasnego korektora i takiego pudru zwykłego do twarzy i on trochę ciemnieje niestety, także myślę, że ten powinien być fajny. On nie ma żadnych drobinek, także to, że on jest rozświetlający, to po prostu nie wiem, może kwestia tego koloru, może, nie wiem, formuły. W każdym razie wydaje mi się, że fajnie wygląda i to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o ten puder. A na całą twarz w ogóle nałożyłam puder z Givenchy. Ja mam tutaj takie La Prism. Także taki delikatny puder. No, a jeżeli chodzi jeszcze o podkład, to mam na sobie dzisiaj podkład z Revlonu Nearly Naked. I nawet ostatnio fajnie się spisuje.
Dobra, to przechodzimy teraz do cienia. Ja nałożyłam bazę pod cienie i będę nakładała cień z Essence. Pędzelkiem z Max Factora, który mam już tyle lat i na pewno nie jest nigdzie do dostania. Ten cień bardzo mi właśnie przypomina cień z Maca, jeśli chodzi o kolor. Z tego co widzę, on jest trochę bardziej matowy, nie jest tak satynowy jak tamten, ale ma bardzo ładny kolor, taki kawowy i on tak fajnie jakby przyciemnia kolor mojej powieki, ale też nie jest jakiś taki bardzo ciemny. Ja też od razu tym pędzelkiem trochę rozcieram, właśnie tutaj w załamaniu. Pędzelek nadaje się do wszystkiego. Że tak to wygląda. Ten cień jest właśnie trochę ciemniejszy, ale nadal taki bardzo naturalny. Cień prezentuje się tak. Mi się bardzo podoba, naprawdę. On daje taki fajny, delikatny efekt, ale jest taki trochę ciemniejszy. Jeszcze jak dokończę makijaż, to będzie też inaczej wyglądał. I nie powiedziałam Wam w ogóle, co to jest. Co to jest za produkt? To jest Essence I Love Nude, z tego co widzę, właśnie chyba ta seria tak się nazywa. I kolor to jest 05 My Favorite Tapping, także to jest ten cień. On nie jest też taki matowy do końca, on jest taki lekko satynowy, ale na pewno nie jest jakiś błyszczący, także... No nic, bardzo mi się podoba, bo jest właśnie taki delikatny. Może jeszcze to trochę dziwnie wygląda, ale zaraz umalujemy rzęsę tuszem i będzie wszystko dobrze, mam nadzieję. Bo dzisiaj właśnie testuję ten tusz i nie wiem... Sprawdzimy go. Nie wiem, co to będzie, bo ja tak mówię, nigdy go nie miałam. Nie każdy z serii Colossal niestety sprawdza się u mnie, także... No także zobaczymy. To jest jedna warstwa i powiem szczerze, że nie wiem, co myśleć, dlatego że z jednej strony bardzo ładnie rzęsy są rozdzielone, są podkreślone, ale na tą szczoteczkę od tego tuszu nie nabiera się wcale jakoś tego tuszu dużo, więc mam wrażenie, że kilka warstw będzie potrzebnych, żeby jednak uzyskać taki dramatyczny efekt, ale te rzęsy wyglądają bardzo naturalnie. Ale nie ma tego produktu na nich za dużo. One nie są jakoś tak właśnie bardzo podkreślone, nie są mocno wydłużone, nie są pogrubione praktycznie. Po prostu są jakby całe rzęsy pomalowane taką delikatną, cienką warstwą i wyglądają bardzo naturalnie. Jakbym jeszcze wytarła tylko to, gdzie się pomazałam na powiece, to by wyglądały po prostu jak naturalne rzęsy. Więc o dziwo ten efekt mi się podoba, chociaż ja lubię mocno wyrysowane rzęsy, właśnie mocno podkreślone. Ale ten tusz myślę, że wygląda całkiem fajnie. Nie wiem, maluję jeszcze drugie oko. I pewnie nałożę drugą warstwę i zobaczymy. Tak wyglądają dwie warstwy tego tuszu. Jestem zaskoczona i nie wiem aż co powiedzieć, dlatego że ja mówię, ja lubię bardzo mocno podkreślone rzęsy, ja lubię jak na tych rzęsach jest jednak dużo produktu, jak one są mega czarne, długie, pogrubione, jak je widać i robią efekt niemalże sztucznych rzęs, ale... Ten tusz nie nabiera na szczoteczkę dużo tuszu, więc mamy tam niewiele produktu. Mimo to te rzęsy są pogrubione i wydłużone i są ładnie podkreślone i wygląda ten efekt bardzo naturalnie. Mam wrażenie, że z tym tuszem nie zrobimy sobie czegoś takiego, że nie wiem, że będzie widać, że mamy po prostu tonę tego produktu na rzęsach i że one są takie obciążone, tylko one są jakby naturalne, że dokładamy kolejne warstwy, które wyglądają bardzo naturalnie, ale jednak podkreślamy coraz bardziej te rzęsy. Nie wiem. Bardzo mi się to podoba, powiem szczerze, i one są takie miękkie, naprawdę, no jakby były po prostu naturalne nasze rzęsy, które po prostu lepiej wyglądają. Także jeżeli chodzi o taki dzienny efekt, dzienny makijaż, to myślę, że tusz jest bardzo ładny i zobaczymy tylko, jak się będzie spisywał, czy nie będzie się osypywał na przykład. Ale tak uważam, że jest naprawdę fajny i jestem aż zaskoczona, bo bardzo mi się ten efekt podoba. Te rzęsy są tak ładnie wyczesane wszystkie i nie są posklejane. Nie ma tego produktu właśnie dużo na tych rzęsach, tylko właśnie tak... Bardzo ładnie są podkreślone. No bardzo mi się podoba, jestem szczerze powiem pod wielkim wrażeniem, bo ten tusz na przykład czerwony, Satin Black z tego co pamiętam, to on daje efekt takich sztucznych rzęs i tego tuszu nabiera się dużo więcej na szczoteczkę, że musimy go ładnie rozczesać naprawdę, ale zdarza się, że nie wiem, czy te rzęsy mogą być posklejane, także ten naprawdę bardzo mnie zaskoczył i zobaczymy, jak się będzie tylko spisywał i czy będzie jakiś taki suchy, bo mam wrażenie, że teraz już też jest taki momentami suchy.
Znaczy o tyle, że się go po prostu mało nabiera tą szczoteczkę, także nie wiem, czy to jest kwestia formuły, czy... Zobaczymy, jak będzie z czasem. Kolejny produkt to będzie koralista. Sprawdzimy, jak się spisuje. Ja nie używam dzisiaj bronzera, tak jak Wam mówiłam. I nie wiem, czy sam róż wystarczy. On jest w takim brzoskwiniowym kolorze. Z drobinkami. No przepięknie, przepięknie wygląda. I w ogóle ten produkt pachnie, nie wiem. Nie wiem, czy wszystkie produkty Benefitu pachną. Ale ten jest całkiem fajny. Ja do tego używam też tego pędzelka, który jest dołączony do opakowania, bo jest całkiem fajny, także... Zobaczymy. Jak się będzie prezentował. Aha, bo ja w ogóle wzięłam tutaj inny pędzelek, ale... Ale jeśli chodzi o ten produkt, to właśnie używam tego pędzelka. Kiedy używam tego różu ostatnio, to nie używam w ogóle rozświetlacza, bo ten róż jest taki rozświetlający. O, widzę, że w kamerze to trochę lepiej widać niż na żywo. Tutaj w lusterku. Ale może to dobrze, bo tak to nic nie byłoby widać. Tak, no na żywo on wygląda tak bardzo naturalnie i się wtapia. W kamerze widzę taką poświatę i koloru i tego błysku, także... No. Ja nigdy nie miałam też takiego różu właśnie w takim kolorze brzoskwiniowym bardziej. No ale stwierdziłam, że muszę wypróbować. Niby lubię te swoje różowe, ostatnio właśnie bardzo polubiłam w ogóle róże. Kiedyś nie używałam nigdy, a teraz mam wrażenie, że to jest takie dopełnienie całego makijażu, także zaczęłam używać i... Nałożę jeszcze na drugą stronę. Szczerze Wam powiem, że jeszcze nie doszłam do ładu jakby z tym pędzelkiem i nie wiem do końca, jak najlepiej nim nakładać ten róż. Ale... Ten pędzelek, muszę przyznać szczerze, że jest bardzo dobrej jakości. Jest taki bardzo miękki i bardzo fajnie się nim nakłada produkt. Ja widzę, że w kamerze też to fajnie widać. W kamerze to widać nawet bardziej niż na żywo, że ten produkt bardzo rozświetla kości policzkowe właśnie i tutaj w miejscu, gdzie go nakładamy. Także może to wyglądać nawet trochę nienaturalnie, myślę, w kamerze, ale na żywo jest okej, no ale niestety ostatnio też się przekonałam, że kamera ma to do siebie, że pokazuje trochę te kolory, trochę jak chce. I ostatnie dwie rzeczy to będą produkty do ust, o których Wam mówiłam właśnie. To jest pomadka z Kiko. Pomadka Frosted Look. Lipstick i to jest taka pomadka wykręcana, ale pomyślałam, że ponieważ ostatnio wrzucałam zdjęcie tej pomadki na Instagram, także zapraszam Was, jeżeli nie widzieliście, jak ona wygląda. Ona daje taki bardzo fajny, delikatny, różowy kolor, taki bardzo podobny do naszego pewnie naturalnego koloru ust. Kiedy nie nakładamy jej na żaden balsam, ona jest matowa, a jeżeli nałożymy ją na jakiś balsam nawilżający, to lekko taka, lekko połyskująca, coś takiego, bardzo fajnie nawilża, nie przesusza ust, bardzo ładnie wygląda, długo się utrzymuje. Także ostatnio używam jej dosyć często. Ja mam w kolorze 02 Rosetto. I taką samą pomadkę też kupiła Karolina, bo kupiłyśmy ją razem. Szczerze mówiąc, to ona mnie namówiła do niej, także jakby była niefajna, to byłaby jej wina, ale na szczęście jest super. Karolina ma szczęście do takich pomadek, bo jak pewnie wiecie, to ona lubi takie. I druga pomadka to jest właśnie ten Rouge Edition Velvet. Nie, Rouge Edition z Bourjois. Ja nigdy nie miałam żadnej pomadki właśnie z tej serii. 04 Rose Sweet, tak jak Wam mówiłam wcześniej. Urzekła mnie w tej pomadce po pierwsze kolor, bo jest taki również miód. Ja lubię takie kolory, no. Co poradzić? Lubię takie naturalne kolory. Ale urzekło mnie to, że ona wydaje się taka bardzo nawilżająca, że ona jest taka kremowa. Nie wiem, czy wy tutaj zobaczycie, że ona tak... Ona połyskuje bardzo. Ona nie jest taka matowa właśnie jak ta z Kiko, tylko taka mocno nawilżająca. Także stwierdziłam, że dzisiaj nałożę tą. Czasem jej też używam, nie mogłam się powstrzymać. I doczekać w zasadzie tego testu, więc używałam jej czasami, bardzo mi się podoba, także zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. I tak jak widzicie, ta pomadka jest strasznie napigmentowana, jest mega kremowa, bardzo łatwo się nią maluje usta. Nawet o dziwo nie wyjechałam poza kontur, więc jestem mega zadowolona. Fajnie nawilża usta, jest taka właśnie kremowa, że nic nie jest takie, wiecie, nie ma suchych skórek, no nic takiego się nie pojawia. W ciągu dnia ona też jakoś nie schodzi strasznie dziwnie, także po prostu ten kolor znika, ale dosyć długo się utrzymuje, właśnie jest taka
jest taka gęsta, treściwa, taka, no sami widzicie, strasznie pigmentowana i taka kremowa, że ona ładnie połyskuje, jakbyśmy mieli na przykład balsam na nim nałożony. Bardzo mi się podoba. Także już dosyć w zasadzie o tej pomadce, chociaż jak patrzę lusterko, to do tego cienia też bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że w kamerze te kolory też będą oddane jakoś tak ładnie i to będzie fajnie wyglądało. Także mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Że taki od razu, powiedzmy, mini test kosmetyków i taki haul. Razem mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę. Jeśli używałyście którejś z tych produktów, to dajcie znać, jak się u Was sprawdziły, bo to są moje takie nowości. Ja po tym filmie jestem bardzo zadowolona, dlatego że jestem zadowolona chyba ze wszystkich tych produktów. Puder uważam, że jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, ale nie ciemnieje. Fajnie myślę, będzie utrwalał jednak ten korektor pod oczami. Ładnie rozświetla te okolice. Właśnie o to mi chodziło. Taki właśnie jasny puder. Jasny puder, który będzie się spisywał właśnie pod okolice pod oczami na korektor. Tusz, który bardzo mnie zaskoczył, który daje bardzo taki naturalny efekt, ale te rzęsy są ładnie podkreślone i bardzo mi się podobają. Dwa produkty do ust, obydwa z nich uwielbiam i nie wiem nawet, po prostu polecam Wam, jeżeli jeszcze nie używałyście tych pomadek. Nie wiem, jak się spisują inne kolory, ale ta uważam, że jest rewelacyjna i ten kolor jest przepiękny. Co tu więcej mówić, ta ja tak samo, po prostu zakochałam się w niej, jak Karolina mi ją pokazała, to zakochałam się w tej pomadce, bo jest naprawdę, jest cudowna, fajnie nawilża, ale tak jak mówię, zdjęcie jest na Instagramie, także jeżeli chcecie, to możecie zobaczyć. Bardzo ładny, naturalny efekt. Cień, który bardzo mi się również podoba, daje taki fajne matowe wykończenie, ale to jest taki, wiecie, no taki trochę ciemniejszy brąz, beżo-brąz, coś takiego. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba, cień kosztował chyba 10 zł, z tego co pamiętam. Także, no i podobny jest do Ery, chociaż nie jest aż tak satynowy. Róż, który wszyscy pewnie znają i wszyscy uwielbiają produkty z Benefitu i ja już wiem dlaczego. Chociaż mam hulę i nie do końca. Miałam do niej kilka podejść i no nie, ale jeżeli chodzi o ten róż, to uważam, że jest piękny i zastępuje i bronzer chyba i rozświetlacz w jednym, także no mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że rzeczy, które Wam pokazałam, również się Wam spodobały. Jeżeli właśnie czegoś używałyście, to dajcie znać, jak się u Was sprawdziło, bo jestem naprawdę mega zadowolona z tych wszystkich rzeczy i nic mnie jeszcze nie rozczarowało, nic mnie nie zawiodło, także oby tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!